W minionym tygodniu poznaliśmy 12 drużyn, które wezmą udział w finale tegorocznej edycji Kuliński Grup wakacyjnej Ligi Futsalu. Wakacyjna Liga Futsalu już na stałe wpisała się w harmonogram letnich rozgrywek sportowych w Szanowie. Świadczy o niej liczba zespołów rywalizujących w tym roku na boiskach przy ulicy Wyszyńskiego. Jak zwykle nie zabrakło również publiczności, która w każdym turnieju dopingowała swoje ulubione drużyny. Kibicuję Liwiążowi i również Kudatym Robakom. Moim ulubionym zawodnikiem jest Kacper Rozum. On nie szczera najwięcej bramek, ponieważ jest tutaj tylko na rezerwie. W przedostatnim turnieju eliminacyjnym wśród licealistów rywalizowało 12 zespołów. Drużyny podzielone na 3 grupy walczyły o 6 miejsc w półfinałach. Nie poszło nam dzisiaj, przegraliśmy 2 mecze. Nie wiem, czego to efekt, może słabszy dzień, może brak 2 zawodników. Na pewno też jest odczuwalny, ale ogólnie fajna impreza i fajnie tutaj te 5 turniej rozgrywaliśmy. Myślę, że to będzie fajne doświadczenie. Po kilku godzinach gry do pierwszej grupy półfinałowej awansowały Holiday, Kotlet Team Kotlet i Wybrzeże Klatki Schodowej. Spośród nich najlepszy okazał się zespół Holiday, który jako pierwszy zameldował się w finale. Drugą grupę tej fazy gier zwyciężyły Ciptoki, które wyprzedziły w klasyfikacji punktowej zespół Bez Nazwy oraz KS Orły. W meczu o pierwsze miejsce lepsze okazały się Ciptoki, które pokonały Holiday 1-0. Przedostatnia kolejka drugiej kategorii wiekowej przyciągnęła na boiska aż 15 zespołów. Do drugiej fazy gier awansowało 6 z nich. W pierwszej grupie półfinałowej 2 wygrane odniósł TPS nad Bękartami Bogdana oraz zespołem Pokusa. W drugiej grupie najlepsze okazały się Kudłate Robaki, które wyprzedziły ekipę i Holiday. W finale turnieju TPS pewnie pokonał Robaki 4-0. W piątej kolejce w najstarszej kategorii wiekowej do rywalizacji przystąpiło 10 drużyn podzielonych na 2 grupy. Tam rywalizacja toczyła się o 2 najwyższe miejsca premiujące awansem do grupy mistrzowskiej, której zwycięzca wygrywał ostatni turniej eliminacyjny. W najlepszej czwórce zawodów znalazły się KS Orły, Ciptoki, Kotlet Team Kotlet i Wybrzeże Klatki Schodowej. Rywalizacja w tej fazie była zacięta i o zwycięstwie w całym turnieju zadecydowała różnica bramek, gdyż 2 najlepsze zespoły tej fazy, Ciptoki i Kotlet Team Kotlet, zdobyły taką samą ilość punktów. Dzięki drugiej wygranej z rzędu Ciptoki zdołały awansować do najlepszej czwórki i zagrają w finale. Oprócz nich w tej kategorii wiekowej zagrają Kotlet Team Kotlet, Wybrzeże Klatki Schodowej i Holiday. W przyszłym tygodniu już będziemy mieli optymalny skład, dlatego inny wynik niż zwycięstwo w turnieju finałowym będzie dla nas porażką. W ostatnim turnieju wśród gimnazjalistów wzięło udział 14 zespołów podzielonych na 3 grupy. Wewnątrz nich zespoły rywalizowały o awans do grup półfinałowych. W pierwszej grupie półfinałowej znalazły się FC Chechło, TPS i Pokusa. W niej dzięki 2 zwycięstwom najlepsza okazała się drużyna FC Chechło. W drugiej grupie półfinałowej o uzupełnienie składu finalistów walczyły Bękarty Bogdana, AC Trzebinia i ekipa. Tam 2 zwycięstwa zapewniły ekipie udział w finale ostatnich zawodów. Mamy pierwsze miejsce, wychodzimy, na pewno wyjdziemy dzisiaj z grupy. Mamy szansę na wygranie dzisiejszego turnieju i turnieju finałowego. Spotkanie o pierwsze miejsce było bardzo wyrównane i zacięte, ale ostatecznie to FC Chechło pokonało ekipę różnicą 1 bramki 2-1. FC Chechło mimo wygranej w ostatnim turnieju eliminacyjnym nie zdołało awansować do najlepszej czwórki klasyfikacji generalnej. W tej kategorii w finale zobaczymy Kudłate Robaki, TPS, ekipę i Bękarty Bogdana. W drugiej kategorii, obiektywnie patrząc, no to tak będziemy chcieli wskoczyć na trzecie miejsce chociaż. Tam wyżej może być już trudniej, ale postaramy się sprawić jakąś niespodziankę. Skład wielkiego finału uzupełniły 4 najlepsze drużyny najmłodszej kategorii: Gromcoki, FC Smurfy, FC Chrzanów i Golden Five.